Krzysztof z tej strony. Krzysztof skąd? Z Konina. Słuchamy, Krzysztofie. Ja wczoraj, muszę się przyznać, rozmawiałem z tutaj z Jelonkiem. Z Bambi? Z mediów narodowych. Z mediów narodowych. No, no. Fajnych masz kolegów, No, kolegów, rodziny się nie wybiera. Tak słyszę. Miasta się wybiera, nie? Raz Otwock, raz Konin, ale lecimy dalej, Krzysztof, słuchamy. Ja jestem z Konina od urodzenia. Dobrze, słuchamy Ciebie, Krzysztof. No ja bym powiedział, że tutaj jakby już a propos tego wstępniaka Wojtka, że karty są rozdane i że podobno już porozumienie Konfederacją Korony Polskiej jest przynajmniej osiągnięte, nie mówię z całą Konfederacją. To sprawa jest prosta, to sprawa jest rozwiązana. No to jak Jelonek już wie, to tak widocznie jest. Jelonek, czyli demiurg, prawda, polityczny i arbiter wszystkiego, on wie. Nie, no to ale jak, on ma dobre zwykle informacje. Słuchaj, dobre informacje wcale nie muszą być dobrymi informacjami. Nie muszą być prawdziwymi informacjami. Powiem ci Ale on mi pierwszy powiedział o tej fladze, pan na 8 marcu, no i tak... Kto powiedział? O czym ci powiedział? O tej fladze, pan. A gdzie jest flaga, pan, to powiedz mi. No, widziałem ją tam na... Kurwa jebana, co widziałeś? A chuja własną dupę widziałeś, bo tam łeb sadziłeś, ty skurwa pierdolę. Co kurwa widziałeś? Pierdolcu jebany. Kurwa, widziałeś flagę? Gówno widziałeś, ty kurwa synu kurwy, wnuku kurwy. Prawnuku kurwy widziałeś, jak widziałeś flagę barwną, no to jesteś kurwą z kurwy wyjęty. Jebancu, zamknij ryj! Ja teraz kurwa mówię, ręce tu po szwach, pizdu, pedału jebany, zamknij ryj! Zwolnij go, spuść go. Najpierw spuść się. Kurwo, pedału, ty jebana srolska, kurwa. Niestety, taki jest problem z ludźmi, którzy... oczywiście pokazywałem od razu, że to srol, bo to słychać te ugniecione migdałki. Bardzo przykra rzecz i śmierdzi. Po prostu nawet przez słuchawki śmierdzi. Ale zobaczcie, to jest właśnie ich zachowanie. I doskonale wiedzą, że nie zgadzamy się z tym, żeby mówić, że jest to flaga bandera, bo mówiliśmy, że jest to flaga hutników polskich. Rozmawialiśmy z hutnikiem. On Jelonka, jakiego widział, to jedynie tego, który go na róg nadziewa codziennie. Bo to jest zwykły, śmierdzący PDF, ale niestety... No może nawet niezwykły. Bo śmierdzący.